Tworzenie bloga jest dość istotnym elementem sklepu internetowego. Dzięki publikowaniu wpisów sprzedawca może pokazać swój profesjonalizm, dzielić się wiedzą, inspirować klientów, a co za tym idzie, zachęcić ich do kupna reklamowanych produktów. Może mieć to również dobry wpływ na pozycjonowanie ze względu na unikalne treści. Blog możesz zamieścić na stronie swojego e-sklepu. Zaloguj się do panelu administracyjnego, a następnie przejdź do e-marketing i do zakładki blog. Wyświetliła się lista wpisów. Naciśnij przycisk plusa, aby dodać nową treść. Wprowadź nazwę nagłówka, tagi oraz treść. Nagłówek stanowił będzie tytuł wpisu. Tagi umożliwią czytelnikowi szybki wybór interesujących go informacji. Na koniec możesz dodać grafikę do wpisu, klikając przycisk plusa. Jeśli chcesz natychmiast opublikować wpis, to wystarczy, że wybierzesz niebieski przycisk Dodaj i publikuj. Możesz również dodać wpis bez publikacji. Będzie on wtedy stanowił kopię roboczą. Istnieje opcja ustawienia daty publikacji. Kliknij na puste pole pod datą publikacji. Po ustawieniu odpowiedniej pory wybierz gotowe, a następnie dodaj bez publikacji. Wszystkie wpisy wyświetlają się na liście po przejściu do sekcji blog. Wpisy z zielonym paskiem to te, które zostały już opublikowane, natomiast te z czerwonym to takie, które jeszcze nie pokazały się na stronie e-sklepu. Możesz je w dowolnej chwili edytować. Oprócz modyfikacji treści możliwa jest także zmiana daty publikacji. Możesz od razu opublikować nieopublikowane wcześniej wpisy. W tym celu wybierz Więcej, a następnie Publikuj. Wprowadzone zmiany zapisz używając ikony dyskietki. Wpis możesz podejrzeć poprzez wybór podglądu wpisu w sklepie. Gotowe! Teraz blog wyświetla się na Twojej stronie, a klienci mają łatwy dostęp do unikalnych treści.